bardzo dziękuję za zaproszenie, możliwość powiedzenia tych paru słów. To dla mnie zaszczyt po prostu zwyczajnie i nie wiem też, czy zasłużony. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie zilustrować ten wykład, wyjście od obrazu mistrza XVI-wiecznego. Ten obraz oczywiście nie mówi nic, na pierwszy rzut oka przynajmniej, a na pewno nie mówi nic bezpośrednio o akcji Wisła. Widzimy niderlandzką miejscowość w XVI wieku, spieszących się ludzi. Jedni załatwiają coś w ostatnim interesie, inni sprzątają, inni spieszą się przed zmierzchem do domu. Tutaj grupa ludzi zapisuje się u urzędnika i to jest zapewne karczma, więc próbuje też zostać na noc, bo przybywają z daleka. I tylko uważny obserwator zauważy, że w tym tłumie jest dwójka ludzi. Mężczyzna, tutaj na tym obrazie, tego nie widać, na tym odbiciu, z piłą i kobieta jadąca na osiołku. Jadą zapisać się w spisie ludności, który wtedy jest organizowany. My oczywiście wiemy, że wówczas wydaje się, że te wszystkie wydarzenia są równie warte, że nic ważnego się nie dzieje, ale z dzisiejszej perspektywy wiemy, że od 2000 lat będzie ludzie będą celebrowali opowieść o tej dwójce ludzi, którzy nie dostaną się do gospody, zapiszą się u urzędnika, a ponieważ przyjdzie czas rozwiązania, to trafią do stajenki. Przenośnia tego, historiograficzna przenośnia obrazu Petera Bruegela jest właściwie też bardzo prosta. To znaczy, że historia, która się dzieje na naszych oczach, często przez nas jest zupełnie niezauważalna. Że wydają nam się rzeczy niektóre ważne, a z perspektywy czasu one takie ważne nie są. I odwrotnie, niektóre rzeczy, które wydają się drobne i nieistotne, z czasem nabierają swojej wagi i znaczenia. I pozwoliłem sobie przedstawić ten obraz Spis ludności w Betlejem Petera Bruegela starszego, ponieważ on jakoś akcję Wisła oddaje. Kiedy w roku 1947 przewieziono 140 tysięcy ludzi z jednego krańca Polski na drugi, to wydawało się, że to nie jest wydarzenie jakieś bardzo istotne. Wtedy wysiedlano setki tysięcy i miliony. Parę milionów Niemców wysiedlono z Polski, pół miliona Ukraińców wcześniej, ponad 100 tysięcy Białorusinów, ponad milion Polaków przyjechało z dawnych ziem wschodnich, setki tysięcy były w łagrach, jeszcze nie zabliźniły się rany wojny. W wielu miejscach także Europy ta wojna trwała. Trwała wciąż wojna partyzancka w lasach. Właśnie sfałszowano wyniki wyborów do Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Można by było wymieniać tych wydarzeń bardzo wiele. Z tej perspektywy powtórzę, przewiezienie 140 tysięcy ludzi wydaje się niczym istotnym, a jednak, no właśnie, po dzień dzisiejszy pozostaje ono przedmiotem badań. Od 20 lat jest też jednym z takich kluczowych miejsc polsko-ukraińskich dyskusji, ale też dyskusji wewnątrz Polski. Zacznę na początku od przypomnienia, proszę Państwa, paru podstawowych faktów o tym, co się wówczas wydarzyło. Na początku 1947 roku w Polsce jeszcze pozostało około 150 tysięcy Ukraińców, a i na tym terenie działały też silne oddziały ukraińskiej powstańczej armii. Było jasne, że władza chce, musi, powinna te oddziały zlikwidować i władza była też zdeterminowana, żeby to zrobić i uznawała od samego początku, że należy wysiedlić ludność cywilną. Ale polskie władze wojskowe i partyjne zajmowały się przede wszystkim podziemiem polskim, walką z polską opozycją, dlatego nie przystępowały zbyt spiesznie do tej operacji wysiedleńczej. Wydarzenia przyspieszyły dopiero 28 marca 1947 roku, kiedy
przyjechał na inspekcję w Bieszczady generał Karol Świerczewski. Przypadkowo trafił w zasadzkę oddziału UPA, zginął w tej zasadzce i nagle w wyniku śmierci tego generała, opisywanego przez Ernesta Hemingwaya, a więc wiceministra obrony narodowej, a więc postaci ważnej, nagle po raz pierwszy problem działalności UPA stał się z punktu widzenia polskich komunistów problemem politycznym. Dalsze zwlekanie z operacją przeciwko UPA oznaczałoby faktycznie zgodę na to, że przyniesie ona trwałe szkody polityczne rządzącej wówczas partii. Dlatego już następnego dnia Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej zdecydowałoby w ramach akcji represyjnej, to jest cytat z dokumentów, wobec ludności ukraińskiej, w szybkim tempie przesiedlić Ukraińców i rodziny mieszane, to jest ważne słowo, rodziny mieszane polsko-ukraińskie, na tereny odzyskane, czyli na zachodnie i północne ziemie Polski. Miesiąc później rozpoczęła się ta operacja. Wioski były otaczane, rodziny dostawały od pół godziny do paru godzin na zabranie podstawowych rzeczy, można było też zabrać zwierzęta gospodarskie. Wojsko odtransportowywało grupy ludności do punktów zbiorczych. Tam wszyscy byli dokładnie spisywani, zapisywani. Jeżeli odnaleziono członka UPA albo ktoś był przynajmniej mocno podejrzany, to trafiał on do obozu karnego w Jaworznie. Wszyscy inni następnie byli grupowani w transporty kolejowe i wysłani na ziemie zachodnie i północne Polski, pod Wrocław, Szczecin, Olsztyn, a tam rozsiedlani, ale nie wioska do wioski, tylko całe wioski były rozsiedlane, rodzin nie rozdzielano, natomiast nie pozwalano, aby zwarte grupy ludności mogły zamieszkać w nowym miejscu zamieszkania. Uznano też, że w tych nowych miejscach zamieszkania nie może być więcej niż 10% nasiedleńców ludności ukraińskiej. Cały czas te rodziny dobrze, jeżeli trafiały do domu, bardzo często zdarzało się, że z braku miejsca kilka rodzin trafiało do jednego domu. Mniej więcej, chociaż od samego początku deklarowano, że rozpoczyna się równoległa obława na oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, to tak naprawdę dopiero miesiąc po rozpoczęciu wysiedleń do zwalczania UPA przystąpiono rzeczywiście intensywnie. Oddziały UPA częściowo zostały zniszczone, częściowo poprzez Czechosłowację przybiły się do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Częściowo przebiły się na Ukrainę Radziecką i tu zostały wyniszczone w ciągu następnego roku, dwóch w walce partyzanckiej. Na początku 1948 roku, a więc rok później, w Polsce pozostały właściwie już tylko niewielkie grupki konspiratorów bez przerwy śledzone, wyłapywane przez oddziały komunistyczne. Nie liczę oczywiście organizacji legendowanych, czyli fałszywych, które UB tworzyło, aby wychwycić tych wszystkich, którzy jeszcze chcieliby stawiać zbrojny opór. Kilka tysięcy Ukraińców, 4 tysiące, około 4 tysięcy trafiło do Jaworzna, do obozu karnego, tam 160 z nich zginie z głodu i chorób. Pozostali podlegają śledztwu. Ci, którym udowodni się współpracę z UPA, czy obecność w UPA, trafiają do więzień, resztę zaczyna się powoli zwalniać. Ponad 140 tysięcy ludzi wywieziono wówczas, a los cywilów jest kluczowy w tej historii, na ziemię zachodniej i północnej. Sama wywózka nie kończyła ich gehennę, tylko zaczynała je, jak gdyby, bo to osadzeni w tym miejscu zamieszkania stracili całą swoją ojcowiznę. Część z nich próbowała wracać, niektórym to się udaje. Niektórzy inni trafiają do Jaworznia albo wracają bez pozwolenia. Władze odmawiają generalnie zgody na powroty.
Co więcej, starają się stworzyć taką atmosferę i taką kontrolę nad tą społecznością, aby ona szybko uległa asymilacji. Urząd Bezpieczeństwa wszędzie ma za zadanie rozpracowywać mniejszość ukraińską, która w pierwszych latach nie ma prawa kultywować własnej kultury, języka, nie ma szkół. Cerkiew grekokatolicka właściwie też nie ma, de facto, de jure jest zlikwidowana, ledwie w paru miejscach odprawiane są na pół konspiracyjne właściwie nabożeństwa grekokatolickie. Jeszcze na początku lat 50. zostają aresztowani zakonnicy w Warszawie, gdzie działa klasztor Bazylianów. Ta historia jest o tyle malownicza, że legendarny spowiednik, wówczas aresztowany w końcu 52 roku, Paweł Puszkarski, w więzieniu spotka się z generałem Stefanem Mosorem, który przeprowadził operację Wisła. I spotykając się w tym stalinowskim więzieniu, nawróci generała Mosora na łono Kościoła katolickiego. Przywróci mu wiarę w Boga. W 1952 roku władze partyjne decydują, że zgadzają się na pewne rozluźnienie tego nadzoru nad społecznością ukraińską. Od tej pory pojawia się możliwość, no właśnie, czytania gazet, uczenia się języka ukraińskiego w szkołach. Oczywiście pod warunkiem, że będą to gazety wydawane w Związku Radzieckim, gazety słuszne politycznie, gazety będące po prostu prokomunistyczne. Ten rok 52 jest o tyle istotny, że wtedy można powiedzieć, na pewno zrezygnowano z projektu asymilacji narodowej. Zaczął się taki projekt asymilacji PRL-owskiej. Proszę Państwa, i następne kilkadziesiąt lat jest czasem, kiedy w okresie komunistycznym z jednej strony te tematy historyczne dotyczące akcji Wisła są zamknięte niejako w zamrażarce, ale z drugiej strony są bardzo silnie obecne. W przekazie propagandowym w Polsce jest pokazywana narracja, którą wielu z Państwa zna z czasów radzieckich. Oto bandy nacjonalistów prowadziły walkę w 1947 roku przeciwko dobrej władzy, i ta władza musiała zlikwidować te bandy poprzez ewakuację ludności cywilnej, którą w humanitarny sposób zabrano z terenów zagrożonych, ratując przed zagrożeniem ze strony podziemia. Ten przekaz narracyjny był, można powiedzieć, powszechnie przekazywany w przestrzeni Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i siłą rzeczy wywoływał też sprzeciw wobec mniejszości ukraińskiej. I proszę Państwa, bo mniejszość ukraińska w Polsce, czy obywatele polscy narodowości ukraińskiej, znaleźli się w sytuacji, w której musieli się odnieść do akcji Wisła. Nie mogli pozostać wobec niej obojętni. I w tym sensie byli w innej sytuacji niż na Ukrainie radzieckiej obywatele ukraińscy, którzy mogli powiedzieć, nie popieramy UPA. Bo w wypadku akcji Wisła nie chodziło o ukraińską powstańczą armię. Chodziło o wysiedlenie ich dziadków i rodziców. Władza, mówiąc to, co mówiła o akcji Wisła, mówiła w gruncie rzeczy, jeżeli nie akceptujecie tego, że waszych dziadków i rodziców wywieziono bez sądu na ziemię zachodnie, nie pozwolono im mieszkać tam, gdzie chcieli, jeżeli nie akceptujecie tego, że to się stało dobrze, to znaczy, że jesteście podejrzanymi obywatelami. To jest doświadczenie tożsamościowe, formacyjne, bardzo ważne dla całej społeczności ukraińskiej, ukraińskiej w Polsce, można powiedzieć śmiało, wręcz kluczowe. Co istotne, z drugiej strony jest także tak, że
tej narracji władzy nie kupuje opozycja demokratyczna, która powoli, dekada za dekadą, zyskuje coraz większą popularność. Skoro władzy tak zależy na przedstawieniu akcji Wisła jako coś dobrego, to znaczy, że do kanonu demokratycznej opozycji staje się uznawanie, że akcja Wisła była czymś złym, czymś, co nie powinno mieć miejsca, że było to zastosowanie, no właśnie, przymusu, który nie powinien się zdarzyć. Dlatego, kiedy upada komunizm w 1989 roku, wówczas bardzo szybko, bo jeszcze w roku 90 polski Senat, a Senat został wybrany w wolnych wyborach, wydaje uchwałę, w której potępia akcję Wisła. W tej uchwale pisano, że w której zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Te potępienie akcji Wisła w latach 90. wywołało poruszenie społeczne w Polsce. Wiele osób uznało, że Senat poszedł zbyt daleko, że Senat RP przekroczył niejako swoje uprawnienia. W Sejmie projekt uchwały bardzo podobnej, który został złożony, został zablokowany wówczas, ponieważ lobby generałów PRL-owskiej armii, wówczas bardzo silne, uznało, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby podobna uchwała mogła przejść. Ta dyskusja dopiero w latach 90. w gruncie rzeczy się zaczęła i trwa po dzień dzisiejszy w Polsce, zmieniając się, meandrując bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie w następnych latach. Ja w tym miejscu pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk autorów, którzy pisali na temat akcji Wisła czy operacji Wisła. Były dziesiątki, jeśli nie setki. Ja wymienię cztery nazwiska osób, które, jak ktoś się interesuje tym tematem, musi przeczytać. To znaczy panią Aldonę Chojnowską, która jako pierwsza w zeszytach historycznych wydawanych w Paryżu napisała szkic na temat tej operacji. A Eugeniusza Misiłę, który wydał podstawowe tomy dokumentów na ten temat, bez których właściwie sobie nie można wyobrazić badań dotyczących tej problematyki. Jana Pisulińskiego, który profesora z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który niedawno wydał książkę na ten temat. I profesora Igora Hałagidę, którego nauku nie muszę przedstawiać, ponieważ tutaj także wykłada najlepszego bez wątpienia znawcę cerkwi grekokatolickiej w Polsce, jakiego w Polsce historycy posiadają. I to są cztery nazwiska, powtórzę, prace, których warto przeczytać. Natomiast nie będę oczywiście Państwu wymieniał wszystkich prac, wszystkich punktów spornych, skupię się tylko na niektórych. Podstawowy punkt sporny tej dyskusji, która w latach 90. i później jeszcze toczyła się, to można to zwerbalizować w sposób następujący. Czy akcja Wisła była konieczna, czy nie? Czy była konieczna do zniszczenia partyzantki, czy też nie? I część autorów, publicystów, świadków mówiła, była to operacja konieczna. Nie można było zniszczyć oddziałów partyzanckich UPA bez wysiedlenia ludności cywilnej. Inaczej ta partyzantka bez przerwy by się odradzała. Co więcej, wysiedlenia przymusowe były najlepszą metodą, najskuteczniejszą, w gruncie rzeczy obniżyły rozlew krwi, a ci ludzie trafili w dobre warunki mieszkaniowe, wręcz odżyli z gorszych regionów gospodarczych, trafili do lepszych. W związku z tym w gruncie rzeczy powinni być nawet wdzięczni za to, co się stało. Z drugiej strony zwracano uwagę, że ci, którzy się nie zgadzali z takim poglądem, że nie da się go uzasadnić w sposób taki oczywisty, że jak można mówić, że nie można było zniszczyć tej partyzantki, skoro ona działała w wąskim pasie pogranicznym, skoro władze nigdy przeciwko tej partyzantce dopiero po tej fali wysiedleń w trakcie akcji Wisła skierowały poważne siły wojskowe, a wcześniej tego nie robiły. Skoro polskie podziemie zlikwidowano bez masowych wysiedleń, skoro na Ukrainie radzieckiej zniszczono UPA
bez całkowitego wysiedlenia ludności cywilnej. Skoro na Litwie to samo się stało, skoro tak się samo stało się na Malajach, to jak można poważnie mówić, że nie można zniszczyć partyzantki bez całkowitego usunięcia ludności? Co więcej, jeżeli nawet tą ludność na chwilę usunięto, to dlaczego uznano, że ona powinna jednak w tych miejscach na cały czas pozostawać? Nie pozwolono jej wrócić do domów. Kolejny punkt sporny, który się przy tej okazji pojawił, to co było celem władzy komunistycznej, skoro wysiedlano Ukraińców i nie pozwalano im wracać, więcej nie pozwalano im kultywować własnej kultury, a bardzo mocno ograniczono kultywowanie religii. Czy chodziło tylko o zniszczenie podziemia, czy też może o spolonizowanie ich, o to, aby oni stracili tożsamość narodową. Do 1952 roku bardzo możliwe, że chodziło również o taką polonizację. Do tej decyzji Biura Politycznego PPR, która mówiła, rezygnujemy z tego projektu, mają prawo uczyć się w szkołach, mają prawo uczyć się w szkołach w języku ukraińskim. Proszę Państwa, z czasem stało się coraz bardziej, może jeszcze jedna uwaga, bardzo istotna. Nigdy przedmiotem sporu, proszę Państwa, nie była kwestia, czy UPA należało zlikwidować, czy nie, bo wszyscy się zgadzali, że tak, należało. Wszyscy autorzy w Polsce mówią, UPA należało zlikwidować. Każda władza, niezależnie czy to komunistyczna, czy demokratyczna, musiałaby zniszczyć partyzantkę, która uprawiała irredentę na danym terytorium. Zwłaszcza jeśli ta partyzantka, tak jak UPA, była obciążona takimi zbrodniami, jakim popełniła w trakcie antypolskich czystek w latach 43-45. To nie podlegało w Polsce dyskusji. W Polsce dyskusji podlegało i podlega kwestia tego, czy metody użyte do zlikwidowania podziemia, czy te masowe wysiedlenia są usprawiedliwione, czy nie, czy są konieczne, czy nie. To jest przedmiotem, czy było może raczej przedmiotem gorącego sporu. O tym przed chwilą właśnie Państwu mówiłem. Z czasem stało się coraz bardziej jasne, że tego poglądu, który mówi UPA nie można zlikwidować bez odcięcia się od ludności, bez pełnego wysiedlenia, że nie jest właściwie poglądem, który da się uzasadnić. To znaczy, te wszystkie przykłady, które Państwu podałem, pokazywały, że to jest pogląd irracjonalny, nienaukowy. Po prostu zwyczajnie partyzantkę można zniszczyć bez całkowitych wysiedleń. Trzeba użyć po prostu odpowiednią dużą liczbę sił i środków do takiej operacji. A skoro tak, to zaczęto sobie zadawać pytanie, jaka jest w ogóle istota tego sporu, który się toczył w Polsce. I nie chodzi w gruncie rzeczy o spór o konieczność akcji wysiedleń czy nie, tylko spór o to, czy jak się zachowywała ta ludność cywilna w roku 1947 i czy można było zakładać, że po zniszczeniu UPA ta ludność może się stać częścią państwa polskiego na takich równorzędnych prawach, czy nie będzie się notorycznie przeciwko temu państwu buntowało. Stało się z czasem jasne, że w gruncie rzeczy jest to spór, proszę Państwa, nierozstrzygalny. Bo chodziło o spór, którego no nie da się rozstrzygnąć, bo nie możemy cofnąć historii o kilkadziesiąt lat, powiedzieć, no to teraz likwidujemy UPA bez wysiedleń i zobaczymy, czy przez taką politykę państwową to uda się doprowadzić do tego, że ludność polska i ukraińska pod Przemyślem, w Bieszczadach, w Bereskach czy gdzieś indziej może żyć obok siebie, czy też nie. Nie możemy tego zrobić. W związku z tym ten spór od strony naukowej jest nierozstrzygalny. Co więcej, odpowiedź na to pytanie z góry, można powiedzieć, wiemy, jak odpowie ktoś w zależności od tego, jaką wyznaje wizję świata. Nacjonalista odpowiada, ależ oczywiście, że należało tu ludność wysiedlić, rozdzielić ją, bo trzeba rozdzielać etnosy narodowe.
Na wszelki wypadek nawet, bo one mogą rozsadzić państwo. Socjalistyczny demokrata, socjaldemokrata powie, ależ oczywiście, że można było doprowadzić do zgodnego współżycia ludności bez względu na narodowość i religię, należało tylko wrzucić odpowiednie środki materialne, pomóc tej ludności, jakby się jej polepszało, czułaby się, że jest lepiej traktowana i ma dostateczne dużo środków, to wtedy byłoby lepiej. Ale realny demokrata odpowie, że co prawda nie wiemy, czy ten projekt by się udał, czy nie, ale nic nie zwalnia nas z tego, żeby taki projekt podjąć. Bez względu na to, jak się skończy, prawo, zwyczaj ludzki, konieczność szanowania godności ludzkiej każdego człowieka powinien nas przymuszać do tego, żeby właśnie taki projekt współżycia ludzkiego zrealizować. I na ten spór na początku XXI wieku nałożyło się wydarzenie, którego wiele osób, można powiedzieć, nie doceniało w tym pierwszym okresie, to znaczy powołanie w 2000 roku Instytutu Pamięci Narodowej i uchwalenie ustawy dotyczącej tego instytutu. Instytut zakładał, że dojdzie do ścigania zbrodni komunistycznych i w artykule drugim ustęp pierwszy ustawy o IPN wprost mówił, że czyny popełnione w okresie od dnia 8 listopada 1917 roku do dnia 31 lipca 1990 roku przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, bądź w związku z ich stosowaniem, stanowią przestępstwa w czasie ich popełnienia. Są zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu ustawy o IPN. Nie podlegają one przedawnieniu, należy je ścigać. Przekładając ten język prawniczy, który państwu zacytowałem, na język bardziej ludzki, ustawodawca powiedział, jeżeli doszło do represji na ludności cywilnej, na obywatelach polskich, bez względu na ich narodowość, to czyny te nie podlegają przedawnieniu i są zbrodniami komunistycznemu w rozumieniu ustawy o IPN. Należy je ścigać. I to otworzyło nowe pole dyskusji. Bo IPN od 2000 roku i po dzień dzisiejszy rozpoczął ściganie, zbieranie materiałów, dokumentowanie zbrodni komunistycznych. Nie chodziło tylko o mordy, o zabójstwa, ale zbrodniami komunistycznymi okazywały się na przykład pobicie grupy studentów, pobicie grupy członków Solidarności, pozbawianie mienia, jak najbardziej, też. Wobec tych czynów, wszystkich tych czynów jest prowadzone śledztwo. I oto pojawił się w związku z tym po kilku latach problem. A jak podejść w związku z tym do akcji WISŁA? I z jednej strony prokuratorzy na początku odmawiali wszczęcia śledztwa w tej sprawie, mówiąc, że no jednak akcja WISŁA to nie podlega pod te procedury, bo jednak może była ona konieczna. Ale z drugiej strony no nie można było nie uznać, że wysiedlono 140 tysięcy ludzi. Pozbawiono ich majątku jednym decyzją państwową. Nie pozwalono im przenosić się z miejsca na miejsce. Więc jak to jest, że pobicie dwóch osób przez milicjanta jest zbrodnią komunistyczną, a zabranie 140 tysięcy ludzi prawa do swobodnego podróżowania nie jest zbrodnią komunistyczną? A jak zrobić, jeżeli w trakcie likwidowania polskiej partyzantki, a zdarzały się takie wypadki, choć na niewielką skalę, Polakom zabierano gospodarstwa, wysiedlano ich na ziemię zachodnie, to jest zbrodnia komunistyczna, a jak Ukraińcom to nie? W trakcie akcji Wisła w tych 140 tysiącach ludzi było co najmniej kilka tysięcy Polaków, właśnie z tych rodzin mieszanych. No to jak do tego podejść? To oni może byli poszkodowani, a ci pozostali już nie? Te wszystkie pytania gdzieś tam przemykały, niekoniecznie wprost wyłożone w tekstach pisanych, ale koniec końców doprowadziły do tego,
że w 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie akcji Wisła, uznając je w punkcie startu za zbrodnie komunistyczne. I nawet jeśli to śledztwo się, jak wiele śledztw IPN-owskich, jest prowadzone bardzo tak powoli, mozolnie i długo, i zapewne będzie jeszcze bardzo długo trwało, bo przecież dyskusja na nowo odżyje, jeżeli by ktoś chciał je zamknąć, a dopóki trwa, to zawsze można po prostu je prowadzić. Niemniej już sam fakt wszczęcia śledztwa i uznanie, że jest problem zbrodni komunistycznej, jest już czymś bardzo istotnym. I tu dochodzimy do 2017 roku. To już naprawdę za chwilę będę kończył. W 2017 roku władze polskie po raz pierwszy od uzyskania przez Polskę wolności odmówiły finansowania przez Związek Ukraińców w Polsce obchodów dotyczących akcji Wisły. Wbrew pozorom jednak ta decyzja wywołała inny odgłos, niż można było oczekiwać. Otóż ona generalnie przez elity w Polsce, bez względu na to, jakie mają sympatie polityczne, czy są z lewa, czy z prawa, z PiS-u, Platformy, czy skądkolwiek indziej, została uznana za złą, za nierozsądną, za krzywdzącą dla polskich obywateli mniejszości ukraińskiej. To z darów, można powiedzieć, współobywateli, bez względu na to, jakich mieli narodowości, te obchody zorganizowano. Co więcej, dyskusja, która przy tej okazji przetoczyła się przez gazety, znowu bez względu, jakiego koloru politycznego one były, pokazały, że w ciągu tych kilkunastu lat XXI wieku dokonała się istotna zmiana społeczna. Że nie ma już tak naprawdę sporu o konieczność akcji Wisły. Ja nie twierdzę, że nie ma ludzi, którzy uważają, że nie ma w Polsce ludzi, którzy uważają, że akcja Wisła była konieczna. Ale oni w tej chwili, śmiem tak twierdzić, stanowią mniej ważną część debaty publicznej. Debata roku 2017 pokazała bowiem, że zaczął się zupełnie nowy spór o akcji Wisła. Oto wszyscy uznali, że akcja Wisła jest zbrodnią, w tej części dotyczącej deportacji ludności cywilnej, zbrodnią, której nie można usprawiedliwiać, ale spór zaczął się na inny temat. Kto dopuścił się tej zbrodni? I osoby o lewicowej wrażliwości, nowoczesna lewica w Polsce odpowiadała, ależ oczywiście, tej zbrodni dopuściło się państwo polskie i Polacy. To jest część tej złej części historii Polski, z której należy się rozliczyć. Ci, którzy są prawicowej tożsamości, odpowiadali: nie, to nie jest polska zbrodnia. To jest zbrodnia komunistów. To jest twarda zbrodnia komunistyczna, którą należy potępić i należy w pakiecie ją uznać za część tej spuścizny zbrodni komunistycznej, które dotknęły obywateli bez względu na ich narodowość. W końcu liberalna część opinii publicznej mówi, to jest zbrodnia polskich komunistów. Więc ważne jest jedno i drugie, to znaczy, że to jest część represji państwa totalitarnego, ale ważne jest również to, że decyzje podejmowali komuniści będący Polakami. Ten spór i dyskusja dopiero się tak naprawdę zaczął, dopiero się, proszę Państwa, toczy. Jeszcze nie wiadomo, czy ta dyskusja nie przejdzie znowu na takie tory bardziej nacjonalistyczne. Przyszłość jest otwarta i przyszłość tej debaty historycznej również zależy w dużej mierze od nas. Natomiast pokazuje, że inaczej niż w innych wypadkach trudnych fragmentów polsko-ukraińskiej historii, akcja Wisła nie musi być tym fragmentem, który Polaków i Ukraińców rozdziela. Że w tym mianowniku potępiamy zbrodnie komunistyczne, Polacy i Ukraińcy mogą spokojnie się spotkać i wspólnie porozmawiać.
Co więcej, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia polskiego, także od tej strony, że podejście do akcji Wisła niejako definiuje też w Polsce podejście do wizji jak najbardziej współczesnego państwa polskiego. To znaczy, jeżeli potępiasz akcję Wisła, to z góry można założyć, że to jest ktoś, kto mówi, że państwo polskie powinno być nowoczesnym, liberalno-demokratycznym państwem, w którym wtórne jest pochodzenie etniczne, religijne obywateli. Pierwsze podstawowe to są te prawa, niezbywalne prawa człowieka, obywateli, które przysługują nam z konstytucji. Proszę Państwa, będę już rzeczywiście tym razem kończył. Jakbym chciał podsumować ten wykład w takim krótkich słowach, to bym powiedział tak, że po pierwsze, jeżeli Państwo na sali widzę wielu studentów, każdy z nas ma takie wrażenie, jak bierze podręcznik historii, to niezależnie którego wieku, że jest dużo dat, dużo wydarzeń historycznych, dużo rzeczy strasznych, a czasami pięknych, o których można przeczytać i się dowiedzieć. To można mieć takie poczucie zamętu, chaosu, tak jak na tym obrazie Bruegla. I otóż to, co chciałem po pierwsze Państwu powiedzieć, że jak spojrzycie na tą kartę historii XX wieku, to akcja Wisła należy do tych wydarzeń ważniejszych. Że w tym zamęcie historycznym to jest wydarzenie ważniejsze, na które warto zwrócić uwagę. Ważniejsze, bo istotne dla polskiej debaty publicznej, bo istotne dla polsko-ukraińskich relacji. I po drugie, to co chciałem Państwu powiedzieć, to to, że chociaż może się tak zdarzyć, że akcja Wisła znowu stanie się polem takiej nacjonalistycznej dyskusji. To było usprawiedliwione, to straszna polska zbrodnia, żeby tak bardzo uprościć tą debatę, to jednak możliwe jest takie właśnie stworzenie z tego fragmentu historii takiej wspólnej płaszczyzny rozmowy, odrzucenia po prostu komunizmu, zbrodni komunizmu, niezależnie gdzie się działy i w kogo były one wymierzone. Co więcej, przyjęcia zasady, że żadne działania w imię czegokolwiek by były prowadzone, nie mogą uzasadniać do zadawania masowych cierpień ludności cywilnej, że nie można być co do tego, do takich działań nie może być żadnego usprawiedliwienia. I do pójścia taką ścieżką historiograficzną, do pójścia za taką narracją historiograficzną, chciałem Państwa w tych chyba już zbyt wielu słowach zachęcić, dlatego też pozwoliłem sobie, proszę mi wybaczyć, jeśli nadmiernie zuchwale, przyjąć te zaproszenie na ten wykład. Dziękuję bardzo. Dużo dziękuję za taki ładny wykład. Prawda jest od nas, najwyższą faktyczną za tych ostatnich 20 lat, ja już mniejsze świadkuję za sytuację i za dyskusję, jaka odbywała się w Polsce, тому що мене примусили працювати, так скажу, в лапках в Україні. І більше уваги присвячую тому, що діється в Україні, бо така моя робота. Сьогодні таке моє серце. Тим не менше, я думаю, що я хіба одинокий тут на залі, то ще є дитиною акції Вісла. Руку до гори. Раз, два. У нас є троє, так. Тих, які справді пережили цей досвід акції Вісла. Я народився в сім'ї, які мої батьки, батьки моєї дружини, були, власне, депортовані в рамках акції Вісла на Балтійське море. Мої батьки більше ніколи ці Щецінка, Слупське воєводство. Дружина знову була, батьки дружини були більше на Варні депортовані. Але в своєму часі, так як згадав пан професор, вони мали змогу повернутися як одні з небагатьох. Просто повернутися на свої рідні землі, хоч та й мої батьки не до своїх хат, тому що сіл вже не було, село вже було знищене, треба було в сусідньому селі це купувати. І тут, як слушно заважав пан професор, ця травма
tam pan profesor Pisuliński, widzę, szczęście, witam serdecznie. Ta trauma, jaka jest takim odbytkiem, była u nas postojno, ona nie dozwalała powinni rozwijać kryla tym ludziom, jakie powrócili się, i tym ludziom osobliwo, jakie tam byli deportowani w ramach akcji Wisła na zachodni po niemieckiej ziemi. Не хочу тут входити в цілий історичний процес, бо тут досить гарно професор це сказав. Питання української партизанки чи українського підпілля, питання самого процесу депортації чи тої акції Вісла. Воно є сьогодні в літературі доступне, воно є дуже сильно зрозуміле. Питання, як з тим ми могли жити в Польщі, це було дуже важливе. Як ми могли жити з тими сусідами, знайомими, коли ми повернулися, бо моїх батьків вже народився на території своєї землі, і де до моєго села повернулися тільки нас дві родини. Тобто це, що, а інші, які там приїхали, це були ті, які більшість з них ніколи не жили на Прикарпатті. Вони десь там приїжджали з різних інших частин Польщі, поселювалися в різний час, якраз в українських, по українських хатах, будували нові хати. Тому що держава давала певну фінансову допомогу тим, які займали і заселювали ці незаселені на той час терени. І треба було тому, тій спільноті, тому суспільству наново будуватися. Наново будуватися. Вони себе не знали, вони себе не розуміли. Фактично, одиноким, що об'єднувало всіх, це була церква. Римо-католицька церква на той час. Тому що доступ до духовенства греко-католицького чи православного був фактично нульовий. Фактично нульовий або дуже, дуже мізерний. Фактично, так і сказав пан професор, тільки залишили у себе дві такі точки, де греко-католицькі священники могли служити в Стожополі. Це була Коменча на Східній Лемківщині і село Кшаново, де отець Ріпецький Мітрат служив богослуження. І одне постило Коменча було в якійсь мірі легалізовано через панство, через державу, через служби безпеки. Так дивилися трошки, знаєте, таким поблажливим оком. Натомість щодо Шанова, там постійно були різні турбулентності, які відбувалися з отцем Ріпецьким, але якому, на щастя, не зробили ніякої криви. Все інше було фактично заборонено до 56-го року, що на 56-му році поволі десь там почали творитися якісь можливості, де душпастирі могли служити богослуження і надавати релігійні послуги нашим вірним. Очевидно, процес асиміляції був жахливий, тому що, як сказав пан професор, ці, які були депортовані, вони були розселені дуже, на дуже великій території. Я був в селі мого батька, де вони були там депортовані. Там було шість родин, тільки поселили в тому по німецькому селі. А решта то фактично, знаєте, були різна збіранина теж за Буга, тобто ті, що приїжджали зі східної Польщі, колишніх територій. Тобто ціла гама, знаєте, нової ситуації, яка сталася після Другої світової війни. І ми, як молоді люди, коли прийшов час дозрівання, і нам треба було дати відповідь, мої батьки, сусіди, чому ми є інші, чому ми є якраз українці в такій маленькій кількості, якраз в тому середовищі, в якому ми виховувалися. Найкращою відповіддю було те, що ми зберігали мову, ми зберігали свою культуру в тих малесеньких мікросім'ях, які були з усіх боків оточені таким, я би сказати, такою фразою постійною, що, так як сказав пан професор, що українець – це практично рівнозначне з бандит. Тобто в пресі, всюди, в школах навіть дуже легко було це почути і дуже легко було це відчути. І якась частина суспільства, якась частина молоді поволі почала відроджувати свою тотожність в різних місцях, а особливо відзначалися лемки на території якраз тих нових поселень. Тобто їх дух такий бойовий, він десь в певному моменті, знаєте, почав пробивати інших так само. На жаль, церква, на жаль, в релігійному контексті був серйозний розподіл між церквою греко-католицькою і православною. Церква православна була підтримувана, піддержувана
комуністичною владою, і там, де тільки появилися якісь заходи, щоб можна було створити якусь ситуацію, де священники гарпатойські могли приїхати, автоматично держава надавала православного священника на то місце. Або закривала церкву, скажімо, я говорю про Прикарпаття, чи Перемищину, чи ті околиці. Тобто була та постійна така боротьба, щоб десь якнайшвидше своє місце знайти і могти забезпечити своє майбутнє, як духовне, релігійне, культурне, мовне. Найгірше було, очевидно, з навчанням української мови. Тут було так гарно сказано, що була можливість навчати українську мову. Це була можливість, але треба ту можливість було ще створити в тих дуже несприятливих умовах. Вже в роках 70-х, у другій половині 80-х ці можливості ставали щораз краще. Але ще за моєю молодості я не мав шансів, найменших шансів десь вчитися в українській школі. Це було нереально, ні початкові, ні тим більше в середній. Було створено дві середні школи, це був Горовий Левецький і Білий Бір, потім ще Бартошниці були, так створені. Тобто три фактично середні школи. Це не давало достатньої можливості, щоб такий масив молоді міг забезпечити, міг бути добре освічений. Я маю таке запитання, коротеньке, до пана професора. Ми маємо сьогоднішній день. Ми маємо це поле дискусії, яке відбувається на різних рівнях. Більш-менш ми відчуваємо, що відбувається в дискусіях серед українців. Українців тих, які був такий час, дуже хотіли повернутися на свої землі. Але, на жаль, з огляду юридичних, у 47-му році був закон, була устава о мові по-українськи. На основі того закону, фактично, земля і майно перейшло на скарб держави польської, а потім вже ті процеси, які з тим були пов'язані, тобто вони були передавані в різні руки, державні, приватні. Так що, фактично, трошки ленки там мають такі шанси десь на сьогоднішній день різними процесами, боротьбою вибивати, що можуть ліси чи ласи волонтуватися до приватних жон. Чи існує можливість якоїсь рекомпенсати, як кажуть полаки, родич учинення тим родинам, які ще, повідомо, мають можливість, чи мені би можливість відзискати, я не можу конечно, ту саму ділянку чи ту саму, повідомо, нерухомість, але в якийсь інший спосіб отримати, чи є то в праві передбачено, чи є там така можливість юридична дійсно в тих дискусіях, повідомо, політично-історичних, чи саме ж дискусії правди. Це дуже учинність, коли відомо, може стала ще кшивта, чи є така можливість? To nie jest... Bardzo dziękuję przede wszystkim za wypowiedź księdzu rektorowi. To oczywiście pytanie jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ to rzeczywistość prawna jest pewną, jest pewnym światem, który bez przerwy się po pierwsze zmienia, ale po drugie jest także miejscem, gdzie tak ja, nie będąc prawnikiem, to oceniam, gdzie obywatel zmaga się z państwem i ze światem przepisów i niejako musi wymuszać pewne rozwiązania poprzez drogę sądową. Pytanie dla mnie też o tyle jest trudne, że ja uważam, że to, co najważniejsze z punktu widzenia polskiego państwa, to jest oczywiście uznanie samej operacji z punktu widzenia etycznego za coś złego, coś, co nie powinno było się zdarzyć w przeszłości, a w związku z tym nie powinno być też nigdy miejsca w przyszłości. I zdjęcia też takiego wymiaru, takiego pewnego szantażu, o którym obydwa chyba mówiliśmy, to znaczy, jeżeli ktoś nie chce uznać, że krzywda nie była krzywdą, to w związku z tym staje się natychmiast z punktu widzenia nacjonalistycznej narracji kimś podejrzanym. Natomiast wydaje się, że i teraz kolejny stopień trudności tej sprawy polega na tym, że pojawia się tu problem, jak mają się te majątki utracone do tych przekazanych na ziemiach zachodnich i północnych. Tu obawiam się, że w każdym wypadku należałoby rozpatrywać te sprawy
indywidualnie, bo wówczas sąd by musiał rozpatrywać, czy zadośćuczynienie nastąpiło i czy ono nastąpiło w realny sposób. Innymi słowy mówiąc, i na tym chyba polega też kazus tych łemków, którzy odzyskują lasy, którzy po prostu tych lasów nigdy się nie zrzekli, ale też nie udowodnili, że nigdy za nie nie dostali żadnej rekompensaty po prostu. A inna rzecz to jest kwestia odszkodowania, zapewnie w wymiarze symbolicznym lub symbolicznie materialnym, za sam fakt skrzywdzenia poprzez deportację. Znaczy, to się zapewne może zdarzyć dopiero po ewentualnym ocenie prawnej, już takiej pełnej, końcowej, podjętej przez IPN. Wtedy to by zależało dalej od dalszych ewentualnych kroków prawnych. To wiem, że ta odpowiedź jest niesatysfakcjonująca na pewno, ale wydaje mi się, że sprawa jest bardzo trudna i raczej należy liczyć na raczej symboliczne zadośćuczynienie w tym wymiarze, chociaż zapewne w każdym powinien się indywidualnie wypowiedzieć sąd. Dziękuję. Jeszcze chodziłbym tak na zakończenie dużo krótko, no temu dużo ważnego dla mnie jako historyka, to pytanie, jakie realnie były naслідки akcji Wisły? Dla mnie, dla historyka i dla mnie, jak Ukraińca, kiedy narodził się na tamtej terytorii. Główne to, że na moment, kiedy zawarła się deportacja do radzieckiej Ukrainy, a ona była żachliwa i straszna, to taki na tej terytorii naszych etnicznych zemel, gdzie żyły ukraińskie etnicznie żyły, pożywali, ta ludność, jaka залишилася, вона в якійсь мірі, я думаю, що ви згідні зі мною, могла забезпечити далі, якось, скажімо, функціонування і існування тих здобутків культури, які були в тих місцевостях, в тих селах. Я говорю про цвинтарі, церкви, про різного роду будинки, майно, здобутки культури, які були на тій території. Саме акція Вісла практично дозволила на це, щоб це все перестало функціонувати, існувати, і вже ніхто не мав шансів зберегти і забезпечити цю спадщину, це надбання столітнями громадства. Для мене найбільшим таким шоком було, коли я почав розуміти, що здебільшого 95% нашої архівної спадщини на тих теренах була знищена. І в рамках депутації Народянської Радянської України, і в рамках акції Вісла. Це страшне відкриття, яке дозволяє по сьогоднішній день, не дозволяє мені сьогодні, по сьогоднішній день перейти над тим звичайно. Скільки було різних бібліотек, хронік, архівних матеріалів, документів, парафіяльного життя, суспільного життя, громадського життя, практично це все знищено і зруйноване. Де-не-де. Десь з'явилися якісь шматочки в різних архівах чи в різних музеях на території пограниччя, починаючи там, скажімо, від Нового Санту, кінчаючи на Любачові чи Холмі, але це є дуже невеликий відсоток. І саме для мене особисто акція Вісла це той момент, коли культура тих теренів перестала спочатку. Це було знищення тотально все, що було українське, все, що було надбанням українців тій території. Бо, кажу, населення, яке там залишилося після депортації, могло забезпечити якось існування і функціонування тієї культури. Акція Вісла завершила це питання. Тобто, ми можемо сказати, що це було, як казали поляки ще скоріше, на різних гілках влади, ми говоримо, наприклад, про лютий 47-й рік, чи там ще навіть 46-й рік, що треба закінчити з квестією українського польства. Це було, мій вінцей, zadanie akcji Wisła i to zadanie było stworzone jeszcze do końca. Dlatego, że na ziemiach uzyskanych już zupełnie inne życie Ukraińcy musieli prowadzić i budować swoje kulturalne czy religijne życie zupełnie w innym kierunku. Za to pytanie. Tak, pierwszy punkt tej oceny prawnej to jest to, o czym mówiłem. To jest uznanie akcji Wisła za zbrodnię komunistyczną w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a więc za nieuprawnioną, masową represję
wobec dużej grupy ludności. To jest kategoria prawna, na podstawie której w Polsce ściga się dzisiaj z tego samego zarzutu, nie wiem, byli chociażby sądzeni milicjanci, którzy strzelali w kopalni Wujek, czy milicjanci, którzy tłumili demonstracje w czasach Solidarności, więc podaję te przykłady, żebyście Państwo zobaczyli, że nie jest to kategoria prawna należąca do lekki. Druga ocena, i tu pojawia się pytanie, odsyłam do tekstu, artykułu, który ukazał się w studiach politycznych, czyli w takim czasopiśmie, które ukazuje się w Polsce przy moim instytucie, który napisał dr Krzysztof Persak. Znaczy, on podjął próbę analizy prawnej, czym była akcja Wisła. I jego zdaniem, chociaż jest to sporne z punktu widzenia prawnego, mogła być to również zbrodnia przeciwko ludzkości. Zbrodnia przeciwko ludzkości to jest kategoria, którą wprowadził Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze. Zaliczył do tych zbrodni również deportację ludności cywilnej, ale w Norymberdze jednocześnie wprowadzono zasadę, że tylko deportacje, które dzieją się w czasie wojny, są zbrodniami przeciwko ludzkości. W związku z tym nie jest jasne, czy deportacja, która się działa 2 lata po wojnie, może być taką zbrodnią, czy nie. Natomiast z punktu widzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który powołano w latach 90., tam, tak jak zapisano definicję zbrodni przeciwko ludzkości, to akcja Wisła by ją spełniała z pewnością, z tym, że jest to kategoria z lat 90., w związku z tym ma znaczenie tylko rzucona wstecz, takie bardziej historyczno-moralne niż prawne. I kolejna sprawa, o której z tego punktu widzenia należy ocenić, to jest odpowiedź na pytanie, no właśnie, trzeba wyjść od odpowiedzi na pytanie historyczne, na które nie znamy dzisiaj odpowiedzi. O co chodziło władzą w latach 47-52? A więc w tym takim najgorszym czasie, kiedy nie było tych szkół w ogóle, kiedy w ogóle jakiekolwiek uprawianie kultury ukraińskiej, więc spotkanie się kilku rodzin w domach uznawano za wyraz podziemia kulturalnego i mogło podlegać prześladowaniu ze strony UB. Czy to był po prostu taki typowy stalinowska, w cudzysłowie, nadwrażliwość? Czy też założenie państwowe, że wynaradawiamy? Że chcemy, żeby oni stracili tożsamość narodową. Jeżeli to drugie było oficjalnym założeniem władz państwowych, to wówczas można mówić o takiej kategorii, kategorii etnobójstwa, czyli o próbie doprowadzenia przez państwo za pomocą środków nacisku represyjnych do pozbycia się tożsamości przez daną grupę narodową i religijną, w tym wypadku. Tyle tylko, że to jest póki co przynajmniej nieudowodnione, a te kwerendy, które przeprowadzili historycy, pokazują, że też de facto jest to bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ władze nigdzie tego tak wprost nie zapisywały i często te dokumenty, które powstają, mają taki bardzo roboczy charakter, to znaczy oni mają jakieś założenie w głowach, komuniści chcą je twardo zrealizować, ale zapisują to w takich półsłówkach, które są bardzo wieloznaczne i nie pozwalają na ostateczną ocenę. Więc wracając, na pewno zbrodnia komunistyczna. Gdyby to się stało dzisiaj, na pewno byłaby to zbrodnia przeciwko ludzkości. Można się zastanawiać, na ile w przeszłość można rzutować te przepisy prawne. Gdyby się okazało, że cel był również taki, można, no przynajmniej wydaje się, że jest możliwe, aby na pewno to powinno być przedmiotem takiego dyskursu naukowego i takiego zastanowienia się, to znaczy pytanie, czy można mówić o jednobójstwie, czy to już jednak jest zbyt daleko idące założenie. Dziękuję. I
Починаємо питання зали, професор Малин Зашкін. Шановні колеги, шановні присутні всі, хочу подякувати насамперед професору Мотиці за дуже таку, ну, зрозумілу, просту доповідь. Бачу тут ще колег наших з Польщі, істориків, професора Пісулінського, Заричковського, може ще хтось є, не знаю, але це ті особи, з якими ми вже понад, не хочу сказати, скільки років дискутуємо на різні питання українсько-польських стосунків. І напевно, будемо дискутувати, тому що в нас є про що говорити. Доповідь, яку виголосив сьогодні професор Мотика, можна розділити на дві речі. Це наукову і суспільно-політичну. Наукову практично він не заторкував. Напевно, правильно зробив, а от друга частина, суспільно-політична, вона більше торкається стану суспільної свідомості польського суспільства, польських вчених, які дискутують з приводу українсько-польських стосунків. Я не буду торкатися наукових питань, пане професоре, щоб цю дискусію не розвивати, але хочу зауважити одне. Буквально 2-3 місяці назад, може 4 місяці назад, ми закінчили такий ювілейний рік, присвячений творенню національних держав після Першої світової війни, правда? І ви, і я брали участь в багатьох наукових і не тільки наукових конференціях, де ми говорили про проблеми становлення держав. І згадую я про це зараз тому, що сьогодні, через 100 років, після 1918 року ми значно опукліше, краще, глибше бачимо ті причини українсько-польських конфліктів, які супроводжують все ХХ століття. Ті причини конфліктів криються от в тому творенні нових держав і тих проблемах, які виникли в зв'язку із цим творенням. Я не буду про них говорити зараз. Тому тут дискусія є, і вона може кидає світло на ті всі наступні недобрі і добрі, чи які хочуть як назвати ті речі, які були між українцями і поляками, в тому числі і операція або акція «Вісла». Друга частина і основна частина вашої доповіді торкалася, власне, суспільно-політичної атмосфери в Польщі, різних соціальних, політичних груп, оцінок і так далі. І тут є дуже такий правильний, цікавий, позитивний момент, пов'язаний з тим, що задумуючись над питаннями, що ще діяло, що було в Польщі в післявоєнні роки, є якийсь такий важливий варіант, якби спихнути всю вину за недобрі речі на комуністів, на Радянський Союз і таке інше. І в цьому є велика, так би мовити, правда. Я, до речі, зразу так по ходу задам питання, а потім закінчу вже свій короткий виступ. Питання таке, ще в 80-х роках, а потім 90-х, знаний нам з вами польський історик Ришард Тожецький, в статті, зараз не пригадую її назву, 95 або 96, ні, 97 рік, висловив таку гіпотезу, що операція «Вісла» і всі ці пов'язані з нею моменти були не твором польської комуністичної еліти і військових, ну, ясно, еліти швидше комуністичні, а швидше твором Кремля. Питання полягає в тому, як ви ставитесь до тої гіпотези і чи знайде... Тоді Тожецький сказав, що матеріалів архівальних, які би дозволили підтвердити, це немає. Як ви ставитесь до цієї гіпотези і яке, і чи, на вашу думку, чи є якась можливість віднайти такі матеріали, які би говорили про те, що ініціатива йшла з Кремля?
це питання входить. А щодо спільнополітичної ситуації, то очевидно не стільки важливо, як сказав професор Склокін, тут питання юридичного оформлення оцінки операції «Вісла». Дуже важливе суспільно-політичне звучання назви цієї операції, як ми її будемо називати, злочин, не злочин, репресії, не репресії. І тут значною мірою відіграють велику роль політики. Що би ми не хотіли, як би ми не хотіли, але, скажімо так, відверто, останніми роками в польській політиці східній є деякі тривожні моменти, які засвідчують зростання, ну скажімо так, антиліберальних тенденцій, які проявляються не тільки там в стосунках з українцями-поляками, але в цілому і на європейській арені, в внутрішньому житті і так далі. І тому друге питання моє до вас. Як ви оцінюєте нинішню суспільно-політичну ситуацію або суспільну свідомість в Польщі в ставленні до операції «Вісла», ну і, напевно, до стосунків з Польщею? Дякую. Bardzo dziękuję za zapytanie i komentarz. Profesor Zaszkliniak, jak Państwo zauważyli, jak na wytrawnego historyka historiografii przystało, zwrócił Państwu uwagę na różnicę pomiędzy historiografią niemiecką i anglosaską. Niemiecką, która jest taka ścisła, techniczna, i anglosaską, która jest bardziej otwarta na podejście z punktu widzenia literatury. Ja do tego dodam jeszcze, że jestem także politologiem i także wśród politologów jest problem, czy mają pisać prace, które są takie ściśle metodyczne, ściśle według pisane reguł, czy też należy pisać tak jak wybitny przecież politolog Zbigniew Brzeziński, chociażby pracę Wielka Szachownica, którą większość z Państwa zapewne zna. Ja nie ukrywam, że niekoniecznie do końca umysłem, ale sercem jestem po stronie tej metodologii, którą uprawia Zbigniew Brzeziński. Nie tylko dlatego, że o Zbigniewie Brzezińskim wszyscy Państwo słyszeli, a żeby daleko nie szukać, pani dyrektor Beacie Surmacz zapewne Państwo nie słyszeli. To wynika z tego, jaką metodologię badań też się przyjmuje i także narracji, którą się opowiada. Daleki jestem od tego, aby uznawać, że albo inaczej, jeżeli akceptujemy to, że historia jest też literaturą, to w związku z tym należy też z tego wyciągać wnioski w naszych wypowiedziach. Jeśli za daleko w tym się posunąłem, to oczywiście bardzo proszę Państwa o wybaczenie. Dwa pytania, które padły bardzo konkretne. Profesor Torzecki powoływał się na dokument generała Sawczenki, czyli ministra Sawczenki, i właściwie niewiele wyszliśmy poza ten materiał dokumentacyjny, do którego on dotarł. Dzisiaj możemy powiedzieć z całą pewnością, że na początku 1947 roku równolegle ze strony Związku Sowieckiego i Czechosłowacji szedł nacisk na Polskę, aby w końcu coś zupa zrobiło. Otóż dla polskich władz komunistycznych działalność UPA na tym terenie była czymś zupełnie mało ważnym. A z punktu widzenia sowieckiego była rosnącym zagrożeniem, ponieważ w roku 1947 największe skupisko oddziałów UPA było w Polsce. W Polsce było więcej UPA-owców pod bronią niż na całej Ukrainie Zachodniej w oddziałach partyzanckich. Nie w podziemiu, broń Boże, w podziemiu było ileś tam tysięcy, ale oddziały partyzanckie wtedy było już właściwie tylko oddziały UPA-owskie w Karpatach, które liczyły po 30-40 osób. Takich oddziałów było jeszcze kilka. W Polsce pod bronią było ponad 1500 osób w oddziałach UPA, w oddziałach, które liczyły po 100 osób. Takie oddziały nie miały już szansy przetrwać na Ukrainie radzieckiej, gdzie były grupy tylko albo kilkuosobowe na Wołyniu, w Galicji, w Karpatach, powtórzę, trzymały się jeszcze resztką sił oddziały 30-40 osobowe. Dla Sowietów to było nie do wytrzymania na początku 1947 roku i o tym mówił
ten raport Sawczenki. Sawczenko pisze do Moskwy. Chruszczow każe mi przeprowadzić operację w Polsce. Co mam zrobić? Nie wiemy, czy Chruszczow chciał, żeby przeprowadzić z Polakami operację w Polsce, czy po prostu, żeby Sowieci weszli na ten teren, spacyfikowali i ewentualnie go oddali. Wiadomo natomiast, że Kreml się na to nie zgodził. Kreml wysunął sugestię, pozbądźcie się tych Ukraińców. Po polskiej stronie w ogóle sobie inaczej nie wyobrażano, jak pozbycie się tego problemu łącznie z przymusowymi wysiedleniami. Zapytali się strony ukraińskiej, czy tam strony sowieckiej, co, czy przyjmą tych wysiedleńców, których będą wysiedlać w Polsce. Sowieci odpowiedzieli, nie przyjmiemy. Myśmy proces przyjmowania zakończyli, przyjmujemy teraz z Bułgarii, z Czechosłowacji, z Francji, tu jeszcze Ukraińcy kanadyjscy chcą do nas przyjechać, to już w ogóle jest bez sensu. Nie ma czasu, nie będziemy się zawracali głowę tą grupą nacjonalistów, którą żeście sobie zostawili. I w języku sowieckim ta odpowiedź w gruncie rzeczy oznaczała jedno. Róbcie sobie z nimi co chcecie. To jest wasz problem. Jeśli wśród nich są jeszcze dobrzy obywatele radzieccy, niech zgłaszają się do ambasady w Warszawie. I przez Warszawę próbują przyjechać na Ukrainę radziecką. I tak w 1948 roku ponad 1000 osób jeszcze przyjechało na Ukrainę. Poprzez Warszawę. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Na drugie, ja w gruncie rzeczy próbowałem odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma profesora Strylka, który prowadził badania socjologiczne, które by twardo pokazywały, jakie są poglądy Polaków na tą kwestię. Natomiast ja mogę powiedzieć w odbiorze tego, co się ukazuje w tych pracach, publikacjach głównego nurtu. I powtórzę, to jest dla mnie było fenomenem, bo ten rok 2017 się zaczął od źle. Zdawałoby się, że ten dyskurs nacjonalistyczny będzie bardzo mocno wsparty przez władze państwowe, czyli że akcja Wisła była w porządku, koniec kropka. I otóż nie. Tygodnik do rzeczy wydaje, czyli taka bardzo prawica prawic polskich, a bardzo ortodoksyjna, w opozycji wobec papieża Franciszka, jako zbytniego liberała kościelnego, wydaje miesięcznik do rzeczy Historia. I to ten miesięcznik ukazał się z okładką Akcja Wisła, zbrodnia komunistyczna, kropka. Zbrodnia komunistyczna w rozumieniu tej ustawy o IPN, zwracam uwagę. To nie, w Polsce zbrodnia komunistyczna nie jest czysto poetyckim określeniem, ma swoją wagę prawną. I w tej gazecie wiedzieli, co robią. W związku z tym było absolutnie jednoznaczne, że większość elit tych piszących, większość, nie twierdzę, że wszyscy, bo są autorzy, którzy piszą inaczej, uznała, że deportacji przymusowych nie da się usprawiedliwić. Że to nam wręcz psuje próbę rozliczenia z komunizmem. Mogą być różne intencje takiego podejścia, no bo jedni mówią z powodu liberalno-demokratycznej wizji państwa, a inni po prostu chcą na zasadzie rozliczenia z komunizmem rozliczyć się z pewnym nieznośnym dla nich, wręcz nawet totalitarnym, ale jednak kosmopolityczną wizją świata, ale jednocześnie uznają, że to im psuje po prostu całą narrację i w związku z tym nie ma innego wyjścia, jak tylko to po prostu potępić, koniec kropka, w tej części, powtórzę, dotyczącej wysiedleń ludności. I żeby Państwu pokazać, jaka jest też różnica w tym wszystkim. W 2007 roku, kiedy była rocznica akcji Wisła, to pogląd o tym, że to była akcja konieczna, był co najmniej równoprawny w tej debacie. A nawet bym powiedział, wyraźnie wskazywano, że takie sympatie społeczne są raczej po stronie tych, którzy mówią, to jest uzasadnione. W 2017, mimo tego, że władza wysłała na początku sygnał, że być może to jej się spodoba, takie podejście, odpowiedź znakomitej większości publicystów była nie. To była paskudna rzecz, tego nie usprawiedliwiamy. I być może błędnie,
ale sądzę, że jest to pewien miernik pewnej zmiany społecznej, tożsamościowej, która się w Polsce dokonała. Z tym, że mam pełną świadomość, mówiłem także o tym Państwu, że to nie są rzeczy nieodwracalne. Kwestie tożsamości są rzeczami płynnymi. W związku z tym ja nie wykluczam tego, że jakiś taki nawrót nacjonalizmu może nastąpić, ale nie mam takiego wrażenia, w Polsce w tej chwili jest bardzo ostra dyskusja w tych kwestiach takich nacjonalistycznych, polsko-żydowskich, dotyczących zbrodni podziemia na Białorusinach i tak dalej, Można by było o tym Państwu mówić bardzo długo. Natomiast to nie dotyczy mam wrażenie akcji. Дякую. І час наш неуникненно спливає, тому я думаю, що ми зараз зберемо ще кілька питань коментарів і може... Як ми сприймаємо, аналізуємо і представляємо ось такі комуністичні злочини, тобто злочин комуністичний, роль комуністів, яка є правда, але теж є в цьому проблема. Тому що кроком до поєднання або до спільної розмови є виключення, і цей механізм виключення комуністичного, як не польського і не українського, він дуже проблематичний через те, що ми, роблячи це, ми вичищаємо свою розповідь про минуле і про власне суспільство, як нам зручно. І так само уникаємо в суспільній розмові теми, яка присутня у дослідженнях, а саме оцього накладання, не співзвучності, але накладання національного і націоналістичного з комуністичним. І яке не є накладання, яке не означає, що це є те саме, але ми можемо, наприклад, пригадати, що одним з найбільших лобістів наших українських етнічних земель в найбільшому розмірі був Нікіта Хрущов. Питання. І тоді, власне, питання, тобто як ви бачите оцей шлях спільної розмови, так само як шлях включеної розмови, яка часами є неприємна. Наступне, який такий, власне, є про обмежений ресурс емпатії, через те, що ми бачимо своє страждання, але бачення свого страждання не завжди допомагає нам побачити несправедливість і страждання інших. А бачення втраченої батьківщини і втраченого майна на теперішній території Польщі не завжди нам допомагає зрозуміти про те, що скільки людей втратили батьківщину і майно тут у Львові, і наскільки цю спільну розмову ми також тут можемо провести. І можу сказати з особистого досвіду, що мій батько був перевезений як дитина, переселений, і моя власна поїздка на село, якого вже немає, мені дуже поволі допомогла зрозуміти місто, в якому я живу зараз. І ця актуалізація, яку зараз ми переживаємо з сучасним переселенням в Україні. Наприклад, вже просто приклад привести, позаминулого року, у 2017 році, була виставка в етнографічному музею у Львові, яка називалася «Вигнанці». Називалася виставка про три великі переселення. Одне велике переселення – це переселення… Питання. Ми можемо… Питання. Мені здається, що в нас є можливість коментарів і питань. І якщо ви дозволите закінчити, то буду вам дуже вдячна. І ця виставка показала переселення українців з Польщі до радянської України, виселення, депортацію татар і сучасні переселення зв'язала, але при розмові, коли ми говорили, чи де є історія у Львові, в етнографічному музеї виселених, переселених поляків, було цікаво побачити, що поляки вернулись додому, а нас, українців, виселили. Тому, тобто, останнє моє питання, яке вже попереднє десь підсилює, як через розмову ближчу в Україні, наприклад, про операцію Вісла, ми можемо так само приблизити розмови і про долі людей, які нам не є такі близькі, але можуть стати
тому що це є досвіди багатьох людей по кордоні, і про що є цей семінар. Дякую. Дякую, Софія. Ми зараз зберемо так ще кілька коментарів. Професор Микола, хто ви хотів? Повернення до першого питання. В Україні, як правило, лунають аналізи про те, що депортація, що операція «Віса» – це депортація за етнічною ознакою, за національною ознакою. Лунає голоси, що це національна, що це етнічна чистка. Молодий Мотика теж був близький до цих оцінок. Отже, особиста ваша думка, який характер мала ця операція? Ну, особиста оцінка, були оцінки інших людей. Ще хто бажав би щось? Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що ви зміщуєте акценти? Я розумію і дуже погоджуюсь з вами, що акція «Віста» – це жахлива акція. Але якщо взяти переселення, депортації, не переселення, а примусові депортації 44-46 років, то це речі неспівмірні. Коли в Польщі почнеться відкритий дискурс відносно цих, власне, примусових переселень? Хіба останнє? Сергій, добрий день. Я би хотів зачепити таку тему. В принципі, моє питання буде і в контексті україно-польських відносин, але воно так само буде стосуватися і єврейського населення. Ми знаємо такі факти, що були єврейські погроми в селі Єдвабне в 1941 році. Власне, ці погроми робили польське населення. А так само в 1946 році, тобто це вже після війни, в селі в місті Кельце. І, власне, оці речі в різні періоди, вони мене наштовхують на думку, що беручи до уваги так само і операцію «Вісла», яка мала всі ознаки етнічної чистки, а так само інші каральні акції армії Крайової, вони мене наштовхують на думку, що все-таки польське суспільство впродовж багатьох років і навіть в радянський період вже в 60-х роках мало певні елементи антисемітизму і шовінізму. І, в принципі, оці українсько-польські відносини, вони десь, можливо, пов'язані з тим, що польське населення, воно вороже ставилося не тільки до українців, а до інших національностей, які проживали на території Польщі. І, власне, реакція українців, інколи деколи жорсткіша, вона, напевно, була пов'язана з елементами захисту по відношенню до своєї національності, яка жила на території Республіки Польща от, в міжвоєнний період. Дякую. І останнє питання, пане Володимире. Я дуже радий зустріти вас, пане професоре. Я дуже радий зустріти вас у Львові. Мені дуже сподобалася ваша доповідь. В якому сенсі? Що ви, так мовити, як безпристрасний історик, старалися подати різні позиції різних польських і наукових середовищ, і одночасно суспільних середовищ. Я б хотів почути і вашу особисту позицію. Ви назвали одну цифру, що в перших місяцях 47-го року там склад УПА був порядка 1500. Я можу цитувати точні дані з польського штабу і упівського штабу. Так, в середньому тут є ІСР. То перше питання. Чи дійсно та кількість УПА, упівці на такій величезній російській території в 47-му році, коли основна маса населення була депортована до УРСР, коли не було людського ресурсу поповнення, коли не було матеріальних засобів для існування, і не було вже війни, і цей терен був насичений польським військом, де реально представляла загрозу для польської держави? Це перше питання. І, ну, дуже коротко. І друге питання. Мені видається, може, трішки не по темі, але ми були близькі до того, щоб Сейм Речі Посполитої Польщі, ми, українці, всі в Польщі, в цьому світі, щоб засудив акцію «Вісла», дав їй об'єктивну оцінку. Пригадуєте, 2012 рік, Мирон Цич, комісія сеймова національних етнічних меншин. От.
І тут раптом це питання, там після певних нарад, знімається взагалі з порядку денного. Я скажу, яка причина? Я не хочу забирати часу. У мене тут є довгий перелік різних красових, за своєю суттю не дуже доброзичливих до українців, я так делікатно скажу, організацій в Польщі, які атакували Сейм. І маршалок Сейму Ева Копач тоді, напевно, вибрала саме такий варіант, щоб це питання задати. Чи за теперішньої політичної правлячої коаліції є можливість, що акція «Вісла» дістане об'єктивну оцінку у Сеймі? І третє. Один із польських істориків України за походженням, Петро Федусов з Гданська, напевно, це прізвище, ну, знаєте, напевно, взагалі, як правник, висуває точку зору, що документами, на підставі яких здійснювалася депортаційна акція «Вісла», були видані всі ці документи або Політбюро ЦК Польської робітничої партії, або, яка взагалі в Конституції ні до тодішньої Польщі не значилася, тобто ніяким конституційним органом вона не була, і другим органом, який називався Президія Ради Міністрів Польської Конституції 47-го року, теж такого органу, який би був керівним органом згідно Конституції, не було. Була Рада Міністрів, але Президії не було. Правові підстави акції «Вісла», чи взагалі вона була здійснена навіть з точки зору правової, мала право на існування. І це дає наслідки для теперішніх оцінок. Дуже дякую за відповідь. Дуже стислі теж хотів би, якщо можна. Дякую. Ja bardzo dziękuję za wszystkie głosy, za wszystkie wypowiedzi. Tym bardziej bardzo dziękuję, że zapewne z moich odpowiedzi, niektórzy przynajmniej z Państwa, nie będziecie zadowoleni. Już z pytań to widzę. Zaczynając od początku. Znaczy, ja zgadzam się z Panią Dyrektor, że oczywiście, że w takim podejściu w kwestii zbrodni komunistycznych co najmniej istnieje pokusa, aby uciec w ten sposób od odpowiedzialności i oceny wydarzeń. Istnieje taka ścieżka historiograficzna, a już na pewno jeszcze bardziej istnieje pokusa. Pokusa według mojej definicji to jeszcze nie grzech, ale już przyjemność. W związku z tym to jest rzecz coś bardzo naprawdę takiego dającego się niemal realnie dotknąć. Natomiast ja uważam, że dobrze, że w ogóle taka dyskusja się zaczyna, że w ogóle w Polsce pojawia się problem. W związku z tym ja nie uważam za, bo oczywiście można uznać, że to straszne, że środowiska prawicowe mówią, że to jest zbrodnia komunistyczna i w ten sposób chcą zdjąć jak gdyby z polskiej historii ten grzech. Ale ja uważam, że to właśnie dobrze, że rozpoczyna się rozmowa, bo jak oni tak to werbalizują, to można następnie rozpocząć pytanie, ile w tym postawieniu przez nich problemu jest racji, czy jednak nie jest to zbyt radykalne, właśnie ile w tych komunistach było polskości. To jest rzeczywiście podstawowy problem nie tylko dla Polski, ale dla polskiego regionu, to znaczy na ile osób, dlaczego dało się oczarować komunizmowi, dało się oczarować tej propozycji. Na ile się dało oczarować sile, na ile się dało oczarować wizji marksistowsko-leninowsko-stalinowskiej, a na ile dało się oczarować czemuś takiemu po prostu pragmatyce dnia codziennego. To są bardzo trudne pytania. W Polsce doświadczenia IPN-u, te doświadczenia pokazujące, jak bardzo społeczeństwo polskie było infiltrowane przez służbę bezpieczeństwa, to znaczy kiedy ujawniono współpracę wielu ludzi ze służbą bezpieczeństwa, to jak to wszystko jest zniuansowane. Państwo tego nie znacie, ale w Polsce ujawnienie tych dokumentów wywołało rzeczywisty szok społeczny i odrzucenie tego komunizmu ostatecznie, można powiedzieć, przez całe pokolenie. Kiedyś zapewne dojdzie do takiego ujawnienia materiałów na Ukrainie i wiem, jeżeli to będzie w spokojnym czasie, że to też będzie wywoływało perturbacje społeczne, bo się nie da tych materiałów czytać bez poruszenia. Jeżeli chodzi o ten dialog, on oczywiście jest straszliwie trudny. Akcja Wisła jest ważna tyleż, powtórzę, z wewnątrz polskiego, jak i polsko-ukraińskiego problemu. Wewnątrz polskiego, bo to jest spór między obywatelami polskimi różnej narodowości. Bez tego się, no,
nie da w gruncie rzeczy mówić o nawet o dzisiaj normalnej polityce asymilacyjnej nowych imigrantów, którzy przybywają. Bez jakiegoś, no, przynajmniej w przedyskutowaniach klucza, jak podchodzić do ludzi, którzy otrzymują prawa obywatelskie różnej narodowości. Dlatego to w Polsce jest bardzo ważny problem, także z wewnątrz polskich powodów. Jak rozmawiać w sprawach polsko-ukraińskich? Ja przede wszystkim sądzę, że należy rozmawiać. Po prostu rozmawiać. To jest straszliwie trudne, męczące. Pan profesor Mytwyn mówił o młodym motyce, więc ja wiem, jakie to jest męczące, bo po 30 latach rozmów czasami się już po prostu nie chce rozmawiać, nie chce się spotykać, to już nie jest takie barwne, to jest, nie jest takie zabawne, ale mimo wszystko z zaciętymi czasami zębami trzeba rozmawiać, bo alternatywą rozmowy jest brak rozmowy i wpadanie w coraz większą przepaść wzajemnego niezrozumienia. I dlatego zawsze będę się opowiadał za tym, żeby rozmawiać, ale rozmawiać też szczerze, bez udawania, że coś nas nie boli, czasami może nawet i brutalnie, bez obrażania drugiej strony, ale ta szczerość, bez tej szczerości ta rozmowa nie ma sensu, bo widziałem, byłem świadkiem w ciągu tych 30 lat, wiele rozmów, które się kończyły w świetnych nastrojach, tyle tylko, że nic z nich nie wynikało, bo ludzie byli wobec siebie nieszczerzy. A szczerość odrobinę czasami uznawali za brak grzeczności i coś, co nie powinno mieć miejsca. W związku z tym rozmawiać szczerze, lecz z szacunkiem dla drugiego. To jest pewna sztuka, to tylko się tak wydaje, że to jest takie proste. Jak rozmawiać o tych wysiedleniach? No to znowu jest bardzo trudne, ja łączę już pytania i tu właśnie docieram do tego punktu, gdzie sądzę, że Państwo będziecie niezadowoleni. Otóż ja zawsze mówię, oczywiście to były stalinowskie czystki etniczne. Wysiedlenie Polaków stąd i wysiedlenie Ukraińców z Polski dzisiejszej to są dwie równoległe stalinowskie czystki etniczne, które są prowadzone. Metody nacisku są inne, ale to jest czystka etniczna. Wymuszona przez komunistyczne władze. Realizowana przy mniejszym lub większym poparciu nacjonalistów. I padło pytanie o kwestie prawne i odszkodowań. Przestrzegam Państwa w tym wypadku, moja odpowiedź nie będzie taka już niepewna, jak w wypadku, kiedy chodzi o akcję Wisła, bo akcja Wisła to jest wewnątrzpolska sprawa. Sprawa o odszkodowań za lata 44-46 jest rozstrzygnięta. Ci, którzy zostali wysiedleni, mają otrzymać odszkodowania od strony, która przyjmuje. Wszelkie złamanie tej zasady wprowadza Polskę i Ukrainę na straszliwą rafę. Bo jeżeli Ukraińcy zaczną żądać odszkodowań od strony, która ich wysiedliła, to oznacza, że Polacy mają prawo żądać od tego państwa, które ich wysiedliło. I wtedy dopiero zacznie się straszliwa dyskusja o odszkodowaniach. Przestrzegam Państwa dla dobra Polski i Ukrainy przed pójściem tą drogą. Odszkodowania ustalono wtedy, że wypłaca ta strona, która przyjmuje i od tej strony należy się domagać, tak jak się domagają tego zaburzanie, czy tak zwane zaburzanie w Polsce. Padło pytanie, znowu zrozumiałem sugestię pana profesora o tej utraconej młodości, ale zwrócę uwagę, że sformułowanie czystka etniczna, niezależnie od tego, jak jest barwne i literackie, jak chętnie się nim posługujemy, także ja się posługuję, nawet przed chwilą to powiedziałem, no, prowadzi nas nieustannie na tą stronę ścieżki, przed którą przestrzegał profesor Zaszkilnia. To znaczy, to jest poezja, to nie jest nic prawnie uregulowanego. Taki zwrot się pojawia w dokumentach prawnych, ale on jest niedookreślony. I kiedy ja mówię zbrodnia komunistyczna w rozumieniu ustawy WPN i zbrodnia przeciwko ludzkości, to ja mówię o czymś, co ma swój twardy, prawny wymiar. Ono może nie jest zwrotem pięknym literackim,
Ale czystki etniczne też mają prawny wymiar z 95 roku. I w tekstach motyki co je. Proszę przeczytać, jak to jest tam dokładnie zapisane. To jest znacznie bardziej też złożone, a tak przynajmniej mi się wydaje. Już kończąc ten spór, nie twierdzę, że mam rację. Pytania pana Seredy, oczywiście, że wydaje mi się, że też odpowiadałem na to. Oczywiście, że akcja Wisła nie była konieczna, można było to zrobić inaczej, poprzez użycie dużych sił wojska, poprzez odciągnięcie miejscowej ludności, tej, która współpracowała od UPA, wykorzystanie tej, która współpracować ani nie chciała, ani nie zamierzała, było też takiej całkiem sporo, a także tej, która była zmęczona. Czy aktualny Sejm uchwali potępienie akcji Wisła? Ja rozumiem, że pytanie w roku wyborczym na Ukrainie i w Polsce jest pewnym nie do końca zamierzonym, ale żartem. To, co uchwalają politycy w rokach wyborczych, nie muszę Państwu tłumaczyć. Dlaczego nie uchwalono w roku 2013 potępienia akcji Wisła? Przy całym szacunku dla tego pomysłu, który też miałem przyjemność na komisji sejmowej wtedy wspierać, od początku mi się wydawało, że pomysł pana posła Sycza, aby potępić akcję Wisła w polskim Sejmie i potępić Wołyń, antypolskie czystki dokonane przez UPA na Wołyniu w Ukraińskiej Radzie Najwyższej, jest pomysłem, który jest mało prawdopodobny do realizacji i zdaje się, że nawet mu mówiłem, że jeżeli mu się to uda, to mu to osobiście pogratuluję. Gdyby taki pakiet politycy wtedy wynegocjowali, być może dałoby się to uchwalić, ale takiego pakietu się nie dało uchwalić, a zwracam Państwu uwagę, że uchwała Senatu jest i pozostaje aktem wydanym przez instytucje państwa polskiego, aktem, który też został napisany w bardzo precyzyjnym, jasnym i nie pozostawiającym wątpliwości etycznych językiem. Ja myślę, że to jest piękny wkład też solidarności do naszej historii, tradycji, do solidarności, czyli tego ruchu z lat 80., z którym jakoś tam się czuję związany. I to chyba wszystko, co sobie zapisałem i tak mówiłem chyba troszeczkę za długo. Proszę mi wybaczyć, jeżeli na te odpowiedzi, w których mam inny pogląd, jak domniemuję, od niektórych z Państwa, którzy zadawali pytania, jeżeli mówiłem czasami takim zbyt ostrym językiem, ja mam taki po prostu polemiczny ton, ale co nie zawsze pomaga w dyskusjach, ale pomaga w takim też niekiedy czekaniu. Chciałem powiedzieć, że jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie był naprawdę zaszczyt i duża przyjemność. Dziękuję bardzo.